Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie osoby, które dzisiaj są razem z nami podczas naszego niedzielnego nabożeństwa. Gości, których mamy, osoby, które być może są po raz pierwszy. Wierzymy, że gdy otwieramy nasze serca na Boga, gdy otwieramy nasze serca na Boże Słowo, Bóg jest w stanie, używając tego Słowa, przemieniać nasze życie, uczynić szczęśliwszym, lepszym, obfitszym i bardziej błogosławionym. Tak? Amen. Dzisiaj dochodzę do ostatniego kazania z cyklu Dziedzictwo. Przez kilka miesięcy starałem się uzmysłowić sobie i nam, starałem się przypomnieć każdemu z nas o tym, że Bóg to dobry Bóg, że Bóg jest dobrym niebiańskim Ojcem. I gdy widział stan człowieka, który nie był w stanie wyrwać się sam ze swojej grzeszności, ze swojego stanu związania grzechem, postanowił posłać Jezusa jako najcenniejszy dar, jaki miał, aby w nim człowiek zgubiony, zniewolony, został usprawiedliwiony, w oczach Bożych uznany za niewinnego, został uświęcony mocą krwi Pana Jezusa Chrystusa i odkupiony na własność i stał się Bożą własnością. Ale wraz z Jezusem Bóg również darował nam swoje dziedzictwo. I tym dziedzictwem dla nas, ludzi wierzących, Kościoła, po pierwsze są Boże obietnice zawarte w Słowie i to jest to, na czym możemy budować nasze życie, na czym możemy opierać nasze życie. Oraz dziedzictwem dla nas jest autorytet Pana Jezusa Chrystusa, mocy Jego krwi i mocy Jego imienia nad wszelką pożądliwością, nad wszelkim grzechem, nad wszelkim zniewoleniem, nad wszelkimi mocami ciemności. Tak nam mówi Boże Słowo. Cel? Budować swoje życie na Bogu oraz chodzić w zwycięstwie nad mocami ciemności i poszerzać granice Królestwa Bożego. I przez wiele miesięcy towarzyszyła nam w naszych rozważaniach Księga Jozuego, dlatego że jest ona kapitalną ilustracją duchowych prawd Nowego Przymierza. W tym przymierzu z Bogiem możemy wytrwać tylko i wyłącznie dzięki miłości. To ona napędza, to ona nakręca, to ona motywuje i ona determinuje nasze życie z Bogiem. I to właśnie miłość do Boga każe nam, miłość do Boga wyzwala w nas pragnienie życia dla Niego. A to z kolei kieruje nas do innych ludzi. Bo gdy kochasz Boga, to nie jesteś obojętny na ludzi, którzy są wokół Ciebie. I gdy jako ludzie wierzący, gdy jako Kościół zrozumiemy Bożą miłość, to nigdy nie będziemy bierni. Nie będziemy bierni w szukaniu Boga, aby odwzajemniać Mu miłość, chodzić w uwielbieniu, wdzięczności, bo świadomi jesteśmy, jaki był nasz stan, ale co dzięki Jezusowi, Jego ofierze się w naszym życiu dokonało. Nie będziemy również bierni w wypełnieniu Jego woli do naszego życia, bo będziemy chcieli służyć Jemu, bo będziemy pragnęli we wszystkim Jemu się podobać. I po naszym niebiańskim Ojcu będziemy również kochać tak, jak kocha On. Ludzie nie będą nam obojętni. Miłość Boża rozlana w naszych sercach będzie kierowała nas do ludzi, którzy są wokół nas. I tak jak tydzień temu mówiłem, oprócz miłości fizycznej, rodzinnej, przyjaźni, Biblia pokazuje nam miłość, w języku greckim użyte słowo agape, która najlepiej oddaje sens miłości Bożej i wyznacza cel dla chrześcijan, jak kochać miłością Bożą, jak kochać miłością chrześcijańską. Definicja tej miłości, miłość agape, to nie tylko uczucie, ale zasada, na której świadomie się opieramy. Bez względu na to, co uczynił lub uczyni mi dany człowiek, uczyniła lub uczyni w przyszłości dana osoba, ja bez względu na to będę starał się jej życzyć dobrze i ją błogosławić. I to jest ta miłość, którą Bóg okazał do nas, do człowieka. Bez względu na to, jacy byliśmy, a byliśmy źli, daleko od Boga, oporni, Bóg wyciągnął swoją rękę i posłał Jezusa, aby wyciągnąć nas ze stanu, w którym byliśmy. Dlatego Bóg kocha taką miłością i chce, abyśmy my, jako ludzie wierzący, jako Kościół, kochali się dokładnie taką samą miłością. Bez względu na to, co uczyni mi dana osoba,
Ja będę zawsze życzył jej dobrze, będę życzliwy i będę ją błogosławił, bo to jest natura, którą odziedziczyłem, ta nowa natura, którą odziedziczyłem po moim niebiańskim Ojcu, po moim Ojcu w niebie. Ona dotyczy naszego umysłu, ona dotyczy naszej woli, jest to postawa serca, jest to nastawienie umysłu. Ja chcę i będę kochać. Dokonuję wyboru. To nie jest tylko wzniosłość, to nie jest tylko uczucie, ale to jest postawa, którą przyjmuję w swoim życiu. Ja chcę i będę kochać. Dzisiaj chciałbym, byśmy mogli przyjrzeć się cechom takiej miłości oraz praktycznemu zastosowaniu w naszym życiu. Co Biblia mówi na temat takiej miłości i w jaki sposób ona ma być praktykowana w naszym życiu. Cechy tej miłości zawarte są w hymnie o miłości. A jeżeli mówimy hymn o miłości, to automatycznie nasze myśli idą do 13 rozdziału listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, bo tam właśnie Paweł we wspaniały sposób opisał tę miłość, pokazał jej cechy. Rozpoczyna ten rozdział od stwierdzenia: co z tego, że byłbym pełen ducha, ale bez miłości? I mówi: choćbym różne rzeczy robił, choćbym poświęcał się nie wiadomo jak, choćbym był gotowy umrzeć, rozdać swoje mienie, ale nie byłoby w tym miłości, która mnie napędza i determinuje moje życie, nic mi to nie pomoże. Byłbym nikim, stwierdza Paweł. I później po takim wyznaniu, uzmysłowieniu nam, że miłość jest bardzo ważna, od 4 wiersza Paweł określa, jaka jest to miłość, o jakiej miłości mówi, czym charakteryzuje się miłość agape, miłość Boża, miłość, którą powinniśmy mieć do innych ludzi. I będę czytał z przekładu ekumenicznego i od 4 do początku 8 wiersza czytamy tak. Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Są cechy miłości, jaką każdy z nas, gdy się na nowo narodził, gdy Boża miłość zaczęła funkcjonować w naszym życiu, są to cechy, które Bóg chce, abyśmy odwzajemniali i w naszym życiu pokazywali. Gdybyśmy chcieli to ubrać w słowa, oprócz tylko wymienienia tych cech, to z jednej książki chciałbym, byśmy przeczytali na temat właśnie tych cech. Jakie to ma znaczenie dla nas? I autor mówi tak. Jestem wobec Ciebie cierpliwy, ponieważ Cię miłuję i pragnę Ci przebaczać. Jestem wobec Ciebie życzliwy, ponieważ Cię miłuję i pragnę Ci pomóc. Nie zazdroszczę Ci tego, co masz, ani Twoich darów, ponieważ Cię miłuję i pragnę, aby było Ci jak najlepiej. Nie przechwalam się moimi osiągnięciami, ponieważ Cię miłuję i pragnę usłyszeć o Twoich osiągnięciach. Nie jestem pyszny, ponieważ Cię miłuję i pragnę wysoko ocenić Cię przede mną samym. Nie jestem surowy, ponieważ Cię miłuję i troszczę się o Twoje uczucia. Nie zważam na siebie, ponieważ Cię miłuję i pragnę zaspokoić Twoje potrzeby. Nie rozgniewasz mnie łatwo, ponieważ Cię miłuję i pragnę nie zważać na Twoje zniewagi. Nie zapisuję Twoich występków, ponieważ Cię miłuję, a miłość zakrywa mnóstwo grzechów. W taki sposób oddane są nasze relacje, jeżeli chodzi o taką miłość. I zgodnie z takim spojrzeniem na wyrażenie miłości, miłość jest czynnikiem motywującym. Miłość jest nie tylko cechą charakteru, bo tej cechy charakteru nie nabywamy w naturalny sposób. W naturalny sposób kochamy tych, którzy są nam życzliwi. Odwzajemniamy tym, którzy nam dobrze robią. To jest naturalne. Ale ta miłość i ten rodzaj miłości idzie dalej.
Bo ona każe nam kochać tych, którzy są mniej życzliwi. Ona popycha nas do ludzi, abyśmy wyciągali do nich rękę, do tych, którzy są wrogo do nas nastawieni, którzy nie są przyjaźni nam. I tej miłości nie wykrzeszamy w samych siebie. Ta miłość przychodzi jako owoc Ducha Świętego do naszego życia. Jest to miłość, która pociąga nas do innego człowieka. Jest ona bardziej wewnętrzną dyspozycją duszy, to co już powiedziałem wcześniej. Ja chcę kochać, ja dokonuję wyboru, aby kochać człowieka, aby pamiętać o nim, aby dążyć do miłości. Ta miłość kieruje nas i nakłania ku życzliwości, ku przebaczeniu, ku dawaniu siebie innym ludziom. Dlatego Piotr, apostoł, powiedział: nade wszystko, przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni do drugich. I o taki rodzaj miłości chodziło Pawłowi i chodziło apostołowi Piotrowi. Ta miłość to miłość nieegoistyczna, to miłość szlachetna, to miłość czysta. Ona zawsze szuka dobra drugiego człowieka. Gdy kocham taką miłością, to interesuje mnie inny człowiek. Pytanie, czy kochasz taką miłością? Jakie relacje panują w twoim małżeństwie? Jakie relacje panują w twojej rodzinie? Co z twoimi rodzicami? Mówię może do młodszych lub i do starszych. Co z relacjami z rodzeństwem? A co z Kościołem? Braćmi, siostrami w Jezusie, jak praktykujesz swoją miłość? Czy ona działa? Czy pielęgnujesz tam w środowisku rodzinnym, małżeńskim, w środowisku Kościoła, lokalnej społeczności, czy pielęgnujesz swoją miłość? Bo to jest jedyna rzecz, którą jesteśmy winni innym ludziom. W liście do Rzymian 13:8 Paweł tam stwierdza: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Innymi słowy mówi: wszystko, jeżeli coś pożyczyliście od kogoś, oddawajcie. Nie możecie tego trzymać poza jednym. Jesteście winni zawsze innym miłość. Dlatego pytanie, czy pielęgnujesz swoją miłość w relacjach z rodzicami, w relacjach z rodzeństwem, w relacjach Kościoła, w relacjach ze współmałżonkiem, czy pielęgnujesz miłość Bożą? Bo coraz trudniej o nią. Boże Słowo mówi w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus o tym mówił, o końcu świata i w jednym miejscu powiedział, że miłość wielu ludzi oziębnie, że ludzie będą coraz bardziej zobojętniali, egoistyczni, skoncentrowani na sobie. I to grozi także Kościołowi. Jeżeli nie będziemy pilnować naszych serc, jeżeli nie będziemy trwać w zakochaniu z Bogiem, kochać Boga ciągle, to grozi nam to samo. Że będziemy skoncentrowani na sobie, że będziemy egoistyczni, będziemy chcieli tylko dla siebie, a nie będziemy zauważać innych ludzi. Apostoł Paweł ubrał to w słowa, że tacy ludzie wtedy przybierają pozór pobożności. Mówią, że kochają Boga, ale tak naprawdę sami dla siebie są Bogiem. Pieniądze stają się ich Bogiem, materializm staje się ich Bogiem, narcyzm staje się ich Bogiem, bo skoncentrowani są na sobie. Dlatego tę miłość trzeba rozpalać, aby nie oziębła. Czy pielęgnujesz swoją miłość? Jakie jest jej praktyczne zastosowanie? Paweł także i o tym mówi w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Paweł dotyka tego tematu od 9 wiersza do 21. Przeanalizujemy sobie stwierdzenia, które Paweł tutaj zawarł. Wiersz 9. Mówi nam, że miłość ma być nieobłudna. Twoja miłość w stosunku do innych ludzi ma być autentyczna, prawdziwa, szczera. Słowo szczery składa się z dwóch słów w języku greckim. Jest to słowo sine, znaczy bez, i cerus, wosk, czyli bez wosku. Skąd wzięła się etymologia tego słowa i dlaczego tak mówimy? W tamtych czasach rzeźbiarze, gdy wykuwali jakąś postać, jakiś pomnik, bardzo często Rzymianie czy Grecy zamawiali do ogrodów czy swoje bóstwa, czy swoje pomniki, czy innych, rodzinne.
To zamawiając, zgłaszali się do rzeźbiarzy, którzy przez wiele, wiele tygodni, dni, miesięcy cierpliwie wydłubywali, rzeźbili daną postać. I zdarzało się, że gdy już kończyli, gdzieś może ucho, może palec, może coś robili i za mocno uderzyli młotkiem i odpadło ucho w tej rzeźbie. Odpadł palec. Jakiś kawałek, który bardzo mocno zniekształcił postać. Wieloletni, czy tam wielomiesięczny, czy wielodniowy wysiłek idzie na marne. I to, co oni wtedy robili? To oni wtedy brali, robili taką mieszaninę wosku i pyłu marmurowego, mieszali to i próbowali tym zamaskować. A więc to wybicie zamaskować. Jeżeli coś za dużo odpadło, odłamek za duży, to zamaskować. Ucho przykleić, zrobić, że wszystko jest dobrze, czy tam palec w tej rzeźbie. I przychodził kupiec, patrzył, spodobało mu się, mówił, biorę, wszystko jest dobrze. Przetransportował do swojego ogrodu, bo najczęściej stawiali to w swoim ogrodzie. I było wszystko fajnie do momentu, kiedy nie wyszło słońce. Bo kiedy wyszło słońce i zaczęło mocno grzać na tę rzeźbę, na ten pomnik, to wiemy, że wosk zaczyna się roztapiać i ucho odpadło, palec odpadł, wyszły niedoróbki. Wtedy wiemy, jak zachowują się ludzie normalnie, irytują się. I niektórzy rzeźbiarze, którzy poświęcali się temu rzemiosłu i robili to super, aby potwierdzić autentyczność, to dawali taki napis na rzeźbie, na pomniku, szczery, bez wosku, autentyczny, prawdziwy, bez domieszek. Jak kupisz, to nie bój się, że coś w ogrodzie odpadnie. I to jest to słowo, z którego dzisiaj mówimy szczery. Bez domieszek, nieoszukany, nieobłudny, nie falsyfikat, tylko szczerze wykonany. I Boże Słowo mówi, że nasza miłość ma być szczera, ma być autentyczna, bez żadnej domieszki podszyte egoizmem, bez żadnej domieszki podszyte korzyścią dla siebie. Ma być szczera. Gdy mówię, że kocham, to ja kocham szczerze. To nie jest obłuda, bo coś chcę od tego człowieka. Bo wiecie, to tak działa w świecie. Coś za coś. Więc układam się z kimś, bo może mi się przyda ta znajomość. Miłość Boża mówi, nie układam się z nikim. Ja błogosławię, chcę pomóc. Robię to bezinteresownie. Robię to bezwarunkowo. Bo kocham, bo tak mnie ukochał Bóg. Dlatego Paweł mówi, niech ta miłość będzie miłością nieobłudną. Mówi, brzydźcie się złem, nie miejcie ukrytych intencji, trzymajcie się dobrego, niech wasza wiara będzie szczera, autentyczna, nie maskujcie, nie ukrywajcie, odkrywajcie siebie w całości, takimi jakimi jesteście, kochajcie prawdziwie i nieobłudnie. W 10 wersecie on mówi, że ma być to miłość rodzinna, braterska. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Twoja miłość wyraża uczucia rodzinne. W kościele, w społeczności lokalnej, osoby, które są obok ciebie, to nie jest wróg, to nie jest przeciwnik, ale to jest brat i siostra w Jezusie, który tak jak i ty został zbawiony za darmo z łaski, która tak jak i ty została odkupiona mocą krwi Jezusa Chrystusa. I tak jak ty popełnia błędy i tak jak ty jest niedoskonała. Gdy popatrzysz w prawo i w lewo, to popatrzysz na niedoskonałych ludzi. Na ludzi takich jak ty. Dążymy do doskonałości. Chcemy jak najlepiej żyć. Chcemy jak najlepiej funkcjonować, ale popełniamy błędy. Najlepiej nasze współmałżonki lub współmałżonkowie mogą o tym powiedzieć, dzieci, rodzice, kiedy w domach jesteśmy, popełniamy błędy, ale miłość ma być miłością okazywaną sobie jak w rodzinie. Mamy stanąć za siebie murem, mam być gotowy skoczyć w ogień za moim bratem i za moją siostrą. W Jezusie Chrystusie nie pozwolić, aby źle o niej mówiono, nie pozwolić, aby była krzywdzona, nie pozwolić, aby jej się źle działo. Ja stoję za nią murem, tak jak w relacjach rodzinnych. Pamiętam kiedyś historię, nie wiem, czy ją już tutaj opowiadałem, czy nie, ale mój brat jest starszy ode mnie o 5 lat i miał kolegę, który był jeszcze rok od niego starszy, a więc 6 lat ode mnie. Ten kolega miał ksywę Słoniu, do dzisiaj pamiętam, bo był taki słoń, kawał chłopa.
Ja wtedy może miałem około 10 lat, a oni 15-16. I w jakiś tam sposób zaczął bardzo mocno prześladować mojego brata. A że był postawny, to go i wyzywał, gdzieś go tam bił i kopał. Ja to widziałem. Ja się bawiłem ze swoimi kolegami, ale widzę, słyszę na podwórku, że Słoniu wyszedł i mojego brata obraża. I pamiętam jedną chwilę, tak stał tyłem do mnie, a twarzą do mojego brata. Ja byłem gdzieś tam z 15-20 metrów dalej, zajęty ze swoimi kolegami i słyszę, jak źle się wyraża o Marku, o moim bracie. Niewiele się namyślałem. Mówię, on będzie mojego brata tak obrażał? Rozpędziłem się. I wyskoczyłem. I skopniaka, jak mu dałem. Słoniu się wywrócił. Spadł. A ja w nogi i uciekałem. To nic, że 2 tygodnie nie mogłem wychodzić na podwórko, bo Słoniu czekał. On został zawstydzony wobec wszystkich. Koledzy, 17-latki zaczęli się z niego śmiać, że gówniarz go pokonał. Ale to był mój brat. Ja za nim stanąłem. To nie było ważne, że potem nie będę mógł się bawić 2 tygodnie na podwórku z kolegami, że najpierw patrzyłem przez okno, nie ma Słonia. Na dół i mówiłem do kolegów, jak zobaczycie Słonia, to mówcie, żebym uciekał. I nieraz tak było, że wyszedłem, bawiłem się, Słoń ze szkoły idzie. No to co ja? Klucz i do domu. Słoń poszedł, ja wróciłem. Ale potem ktoś mówi, Słoń wychodzi na dwór. To co ja musiałem zrobić? To ja idę do domu. Bałem się. Przeszło mu. Mogliśmy potem wychodzić. Ale mój brat został obroniony, bo to mój brat. Tak samo w naszych relacjach. Bracie, siostro, to, kto jest obok ciebie, nie może ci być obojętny. Przywal komuś kopa, jak trzeba, jeżeli obraża twojego brata lub twoją siostrę. Stań murem i powiedz, nie życzę sobie, żebyś w mojej obecności źle mówił o moim bracie. Nie życzę sobie, abyś obgadywał moją siostrę. Ja stoję za nią murem. A jeżeli to, co mówisz, jest prawdą, ja sprawdzę. I pójdę do mojego brata i mojej siostry i zapytam, czy tak się rzeczy mają. A jak nie, to ci dosunę takiego kopa, że zobaczysz. Bo ja stoję za moimi braćmi, siostrami. Tak jest. Tak jak Słoniowi. Jak Słoniu dostał, tak inny dostanie. Naprawdę, dosłownie. Suń kopa radę, że aż. Jak ktoś źle mówi o bracie, siostrze i duchowego kopa. A jak chcesz i fizycznie, to już twoja sprawa. A więc twoja miłość wyraża uczucia rodzinne. Jesteśmy braćmi, siostrami w Jezusie Chrystusie. Chrystus za nas umarł. Twoja miłość wyraża również szacunek do brata i do siostry. Ten werset mówi nam również, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. A więc powinniśmy robić to na wyścigi. To jest wyprzedzanie się. Proszę siostro, nie, nie, niech brat wejdzie. Nie, siostro, siostra pierwsza. Nie, niech brat wejdzie, ale siostro, przecież jestem gentlemanem. Okej, ale siostro, to jest wyprzedzanie się w okazywaniu szacunku. Rozumiecie? To jest wyścigi, które robimy. To mi nikt nie robi łaski, ale ja chcę, bo dobrze myślę o Karolinie, o Mariuszu. Ja dobrze myślę o nich. Jak się Radek w środę nie ruszył, to ja cię dzisiaj ruszę. Bo tak ci obiecał, że on nie ruszy cię podczas kazania, nie ruszył, to ja cię dzisiaj ruszę. Ja na drobie. Radek to jest na twoje konto, nie? Karolina, na jego konto. 11-12 werset mówi nam o tym, że w gorliwości mamy nie ustawać, mamy płomienni duchem służyć Bogu, mamy być radośni w naszej postawie, w ucisku cierpliwi, wytrwali, w modlitwie także. To nam mówi o tym, że twoja miłość jest zachętą, wzorem, inspiracją dla innych. Gdy inni patrzą na twoje życie, gdy przechodzą trudny czas, gdy widzą ciebie, jak w gorliwości nie ustajesz, jak płomiennie służysz Bogu, jak twoja miłość nie gaśnie, mówisz, przecież to można, jeżeli on tak może, to ja też. On jest dla mnie wzorem, zachętą i on mnie podciąga, on mnie motywuje, że można tak żyć, że można cieszyć się radością pomimo przeszkód i trudności w życiu, bo nie jesteśmy od nich wolni, ale mamy być wzorem dla innych, że można przejść zwycięsko, że można wytrwale, radośnie przechodzić każdą próbę, doświadczenie, atak nieprzyjaciela, bo z Jezusem możemy to zrobić i po to jesteśmy sobie dani, aby patrząc na siebie być zachętą i inspiracją, że można to zrobić. 13 werset mówi o tym, abyśmy wspierali świętych w potrzebach.
Twoja miłość zauważa osoby w potrzebie i nie tylko zauważa, ale w praktyczny sposób wspiera i pomaga. Bo zauważać mogą wszyscy, ale kto jest gotowy pomóc? Zauważać mogą wszyscy, ale kto jest gotowy wesprzeć? Wtedy, gdy masz tę Bożą miłość, nie jesteś obojętny na krzywdę, los, trudności innych ludzi. I to także wiąże się z tym, co później Paweł mówi, okazujcie gościnność. Masz otwarte serce na ludzi, masz otwarty swój portfel, gotowy ponieść nawet koszta, jeżeli widzisz, że są w potrzebie, i masz otwarty swój dom. Chcesz gościć, chcesz zapraszać się, chcesz ugościć kogoś, dlatego że kochasz, że jesteś posłuszny Bożemu Słowu. Bo dopiero wtedy, przy kawie, przy herbacie, przy kawałku ciastka, gdy siedzimy, poznajemy się, rozmawiamy, składamy świadectwa, opowiadamy drogi naszego życia. Dzisiejsze nabożeństwo jest innego charakteru. Tutaj nie możemy w praktyczny sposób okazać tej miłości, bo przychodzimy dla innego celu. Przychodzimy, aby razem stanąć przed Bogiem, wywyższyć Go, aby się zachęcić do tego, aby posłuchać słowa, aby usłyszeć o potrzebach innych, wesprzeć się, modlić się. I to tyle. Ale kiedy spotykamy się w naszych domach, kiedy zapraszamy się, kiedy otwieramy nasze domy na innych, poznajemy się, możemy spędzić więcej czasu w modlitwie o siebie nawzajem, posłuchać świadectw tego, co Bóg w naszym życiu uczynił, być dla kogoś zachętą lub odebrać zachętę od innej osoby. Okazujcie gościnność. Planujemy i w tym roku też chcielibyśmy, aby w naszym zborze, jeśli dobrze, we właściwy sposób to wszystko poprowadzimy, to chcielibyśmy jako przywódcy, aby społeczność małych grup mogła rozwinąć się, abyśmy mogli w naszych domach, w mniejszych grupach spotykać się po to, aby praktykować miłość, bo to jest inny znowu charakter spotkania niż ten tutaj lub sam na sam, małżeństwo z małżeństwem, rodzina z rodziną, kiedy kilka osób, kilkanaście osób może spotkać się razem, podzielić się tym, co przeżywamy, pomodlić o siebie, zapytać, pouczyć, usłyszeć odpowiedź, poradzić. Po to są małe grupy. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to Kościół spotykał się i w świątyni, i po domach. I chcemy, aby także to było cechą naszego Kościoła, abyśmy mogli praktykować miłość, abyśmy nie tylko mogli o niej mówić. Ale tutaj w tym 13 wersecie Paweł mówi o gościnności. I to jest bardzo ważne. Byśmy mieli otwarte serca, otwarte domy i otwarte portfele na innych, kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie, abyśmy nie byli obojętni. I miłość kosztuje. To kosztuje czas, to kosztuje finanse, to kosztuje może zmianę planów, to kosztuje, to trzeba się poświęcić. Ale wzór mamy w Jezusie. On się poświęcił dla nas. On oddał swoje życie za nas. I Jego to bardzo dużo kosztowało. Dlatego czasami troszeczkę wysiłku, czasami troszeczkę uzmysłowienia sobie, że Boża miłość jest we mnie i powinienem ją praktykować, powinna popychać nas i otworzyć nasze drzwi naszych domów do tego, abyśmy mogli praktykować bardzo konkretnie i realnie. 14 werset mówi nam o tym, że ta miłość triumfuje w sporze, w konflikcie. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. 15 werset mówi nam, że twoja miłość umie utożsamić się z innymi. Cieszcie się z cieszącymi się, płaczcie z płaczącymi. Czasami łatwiej nam przychodzi, powiem wam, z doświadczenia, przychodzi nam współczucie i powiedzenie rozumiem, jak jest ci trudno, niż weselenie się z tym, z tymi, którym się powodzi. Kiedy widzimy, że komuś się powodzi, nie zawsze nasze serca są takie chętne, żeby powiedzieć fantastycznie, kapitalnie, że ci się powiodło. Super, że wybudowałeś dom. Super, że masz lepszą pracę. Fajnie, że zarabiasz więcej ode mnie. Fajnie, że mogłeś sobie wyremontować mieszkanie. Fajnie, że mogłeś coś zrobić. To jest praktyka. Weselimy się z tymi, którym się udało i powiodło. Płaczemy z tymi, którzy się smucą, bo przechodzą trudność. Twoja miłość utożsamia się z innymi w ich radościach i w ich smutkach. 16 werset mówi nam, że twoja miłość wywyższa, a nie poniża innych ludzi. Bądźcie jednakowo usposobieni wobec siebie. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie.
Bóg nie chce, abyśmy byli zarozumiali, ale wyrozumiali. To jest bardzo ważne. Bóg nie chce, abyś był wyżej, ale byś się skłaniał ku niższemu. To jest pokora. A Bóg pokornym łaskę swoją okazuje, a pysznych, wyniosłych, zarozumiałych poniża. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy względem siebie mieli odpowiednie nastawienie. 17 werset mówi nam, że Twoja miłość przynosi dobro i jest obiektywna. Nikomu złem za zło nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Twoja miłość jest obiektywna i przynosi dobro. 18 werset mówi, że Twoja miłość dąży do pokoju. Jeśli można i od Was to zależy, ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój. To jest relacja, którą powinniśmy mieć. I oczywiście często z tego miejsca mówimy, nie ze wszystkimi się da, bo relacja pokoju to są dwie strony. Ja mogę do kogoś przyjść, ja mogę chcieć z nim mieć relację pokoju, a on może powiedzieć, Andrzej, nie chcę Cię znać, nie chcę z Tobą mieć nic do czynienia, odejdź. Czy ja zrobiłem wszystko? Tak, ja się będę modlił o tą osobę, ja od czasu do czasu będę dobrym uczynkiem ją zjednywał, ale to jest jej decyzja, czy ja mogę z nią mieć pokój, czy nie. Ja mam otwarte serce. Ale druga strona, dlatego Paweł powiedział, jeśli można i od Was to zależy, Ty masz dążyć do pokoju, Ty masz wnosić pokój, Ty masz być błogosławieństwem dla innych. 19 werset mówi nam o tym, że Twoja miłość nie żąda zemsty, zostawia to Panu Bogu. Nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Miłość Boża, która jest rozlana w naszych sercach, nie jest żądna zemsty, a On zobaczy, ja zrobię tak, że popamięta. To nie jest nasza sprawa. Bóg mówi, ja się zajmę tym człowiekiem. Ty masz się modlić o niego, ty masz mu życzyć dobrze, ty masz mu okazywać uczynki miłości, a ja go osądzę. Ja zdecyduję, jak go potraktować i kiedy i w jakich okolicznościach. To jest moja suwerenna decyzja. Zamiast tego 20 werset mówi, że Twoja miłość wyciąga rękę do wroga, do nieprzychylnie nam nastawionego człowieka. Jeśli łaknie nieprzyjaciel, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. A więc innymi zdaniem te stwierdzenie węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, co zasiał, to zbierze. Ty się tym nie martw, Bóg się o to zatroszczy. Ty okazuj miłość. Ty spróbuj wyciągnąć rękę, ale nie rękę taką, ja Ci pokażę, tylko rękę taką. W czym mogę Ci pomóc? Gdy jest w potrzebie, nie ma co zjeść, dajmy mu. Jeśli nie ma się w co przyodziać, napić, dajmy mu to. To jest praktyczna miłość. To jest miłość, którą Bóg w kierunku nas ma. Ta miłość wyciąga rękę do wroga. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Podsumowuje to Paweł. Dlatego, gdy mówimy o miłości, to musimy powiedzieć o tym, że miłość jest bardzo praktyczna. Że miłość to nie jest abstrakcyjna. Że miłość to nie jest coś niepoliczalnego, niezmierzalnego. Można to zmierzyć poprzez zaangażowanie, oddanie i postawę, którą mamy wobec innych ludzi. To jest mierzalne. W liście do Kolosan, 3 rozdział, 14 werset, Paweł mówi, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, która jest klamrą, która wszystko wiąże. Wcześniej, gdybyśmy czytali ten 3 rozdział, Paweł mówi o tym, abyśmy usunęli wszystko, co złe, abyśmy tolerowali siebie, przebaczali sobie, okazywali współczucie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość i ponad to wszystko, mówi, zepnijcie to wszystko klamrą miłości, bo ona mówi o tej dojrzałości waszej, to co tydzień temu też mówiliśmy. Słowo doskonały oznacza dorosły, umiejący sobie radzić. I Bóg chce, abyśmy po Nim mieli właśnie tę dojrzałość. Abyśmy kochali tak, jak On kocha. Abyśmy błogosławili tak, jak On błogosławi. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale,
15 i 16 werset. Paweł mówi, że on chce, abyśmy jako Kościół, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, to znaczy w Chrystusa. Chrystus jest dla nas wzorem i On chce, Bóg chce, abyśmy jako ludzie wierzący, jako ciało Jezusa, gdzie On jest głową, mogli chodzić w miłości, wzrastać, upodabniać się do Jezusa. I to będzie trwało całe życie w naszym życiu. To jest to uświęcenie, o którym mówimy. Upodabnianie się do Jezusa, wzrastać w Niego, aby Jego natura była widoczna, aby Jego sposób zachowania i bycia był widoczny w nas. Aby to, co Grzegorz powiedział wcześniej, aby ludzie w nas mogli widzieć Jezusa, patrząc na nasze życie, na nasze postępowanie, na nasze zachowanie. I to ciało, 16 werset mówi, spojone, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka tego ciała, rośnie i buduje siebie samo i znowu mówi, w miłości. Więc miłość jest klamrą, miłość spaja, miłość jest nadrzędna, miłość jest najważniejsza. Że mamy upodabniać się do Jezusa, który kocha swoje ciało, swój Kościół i my mamy też się kochać, pomagać sobie, jako zasilają, i tu jest to obraz ciała naszego, stawy wspierają mięśnie, stawy wszystkiego rodzaju ścięgna i wszystko we właściwy sposób funkcjonuje, abyśmy mogli w normalny sposób funkcjonować w swoich ciałach. I to wszystko ma być w miłości, to wszystko ma budować, to wszystko ma dojrzewać, to wszystko ma we właściwy sposób funkcjonować. I tak jak powiedziałem, dzisiejsze zwiastowanie jest ostatnim co do dziedzictwa, a wychodząc z tego wersetu będę chciał, abyśmy zaczęli mówić o tym, że działamy w miłości, chodzimy w miłości, kochamy siebie, ale także zgodnie z przeznaczeniem działamy. Że każdy ma swoje miejsce w ciele Chrystusa. Że każdego z nas Bóg postawił w lokalnej społeczności dla konkretnego celu. I te kazania, ta seria będzie miała tytuł Mam talent. Bo każdy z nas dostał od Boga dar, uzdolnienie. Każdy z nas może korzystać z suwerennego działania Ducha Świętego, gdy mu umożliwimy, aby tymi talentami, tymi darami służyć innym ludziom. Na dzisiaj kończąc, chciałbym podsumować w kilku zdaniach, kilkumiesięczną moje usługiwanie. Masz wspaniałe dziedzictwo, bracie, siostro, drogi przyjacielu. Jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, Bóg pragnie, abyś o tym wiedział i z Niego obficie korzystał. List do Efezjan mówi, abyście wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały w dziedzictwie Jego dla nas. Ziemia obiecana Starego Testamentu to obraz duchowego życia Kościoła Nowego Testamentu. Jesteś zaangażowany w duchowy konflikt. Masz wroga do pokonania. Masz ziemię do podbicia. Twój wróg to twoja cielesność, pożądliwość i moce ciemności. Twoja ziemia do podbicia to obietnice Boże, które muszą stać się twoim osobistym doświadczeniem. To nic, że one są tu, ale aby mogły działać w twoim życiu, muszą stać się twoimi osobistymi, na których staniesz i będziesz zwycięsko budował swoje życie. Twoja ziemia do podbicia to twierdze, to warownie, bardzo często naszego umysłu, nieprzemienionego umysłu, które blokują nas i przeszkadzają w tym, abyśmy mogli wejść w pełnię Bożego błogosławieństwa i dziedzictwa. Chcę powiedzieć jedno. Twoje i moje, nasze dziedzictwo jest cudowne i wspaniałe w Jezusie Chrystusie. Bracia i siostry, Kościele Boży, twoje i moje dziedzictwo jest wspaniałe i cudowne w Jezusie Chrystusie. Psalmista w 16 psalmie, w 6 wersecie powiedział, część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Ja to mogę za nim powiedzieć w 100%. Mi podoba się dziedzictwo, które mam w Jezusie Chrystusie. Ja jestem Bogu wdzięczny za samego Pana Jezusa i za wszystko, co w pakiecie z Jezusem otrzymałem od Niego. Każdą obietnicę, każde słowo, autorytet Jego imienia, to jest dla nas, dla Ciebie i dla mnie. I Bóg chce, abyśmy o tym wiedzieli i z tego korzystali. Ale aby z tego dziedzictwa czerpać, aby z tego korzystać,
Musisz mieć pęd duchowy, duchowy ciąg na Pana Boga i sprawy Jego Królestwa. Pan Jezus powiedział, ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy, które są wam potrzebne do życia, będą wam dodane, przydane. Gdy okażesz determinację, gdy okażesz usilne staranie, gdy ukażesz, że ci zależy, zobaczysz Boga w działaniu w swoim życiu, w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, w społeczności, do której należysz. Tym, co ma napędzać twoje życie, to miłość. Miłość do Boga, a jej miernikiem jest miłość do innych ludzi. Najbliższych, znajomych, sąsiadów, domowników wiary oraz skierowana ona jest do mniej przychylnych, a nawet wrogo nastawionych do nas ludzi. To jest miłość, którą Bóg okazał nam i chce, abyśmy ją okazywali innym. Dlatego buduj relacje z Bogiem, szukaj Go codziennie, trwaj w Jego Słowie, trwaj w modlitwie, wyglądaj Jego i pytaj Ducha Świętego, aby kierował Cię do ludzi, którzy są wokół, abyś ich zauważał, abyś im pomagał, najbliższym Kościołowi oraz zgubionym, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii, a Ty i ja mamy pójść i im powiedzieć, że jest nadzieja w Jezusie, że Jezus jest dobrym Bogiem, że Bóg w niebie jest kochającym Ojcem i pragnie szczęścia każdego człowieka. To Twoja i moja rola do odegrania i do spełnienia. Ale w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Mamy Boże Słowo i wsparcie Ducha Świętego. Jesteśmy po stronie zwycięzców. Bóg jest po naszej stronie i w Jezusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Tak mówi Boże Słowo. Amen. Powstańmy do modlitwy.